Bosmana, całej beczki piwa z panem Ireneuszem. Proszę powiedzieć, był pan zaskoczony, gdy pan wygrał, czy nie? Znaczy miałem nadzieję, że wygram, bo co wypił tutaj Bosmanów ostatnio, to liczyłem, że jednak któryś z moich kuponów się znajdzie w tych szczęśliwych rękach. Proszę powiedzieć, będzie się pan dzielił ze znajomymi, czy raczej wypije pan sam? Nie no, myślę sam to jest trochę za dużo. Tym bardziej, że to w tygodniu, no to trzeba się podzielić. W kodeksie Hammurabiego był taki zapis, że karczmarza złapanego na rozwadnianiu piwa w swojej knajpie topiono w rzece, zabijano go. Rozumiem, że pan pewnie nie będzie mieszał z wodą. Nie no, to już z tego co wiem, to nie ma za bardzo jak mieszać, nie? Kiedyś jak były drewniane beczki, to można było, teraz chyba raczej już nie. A będzie pan mieszał z sokiem, czy raczej wypije pan czystego soku? Czyste, ja tylko piwo czyste, zimne, żadnego innego. A proszę powiedzieć, ma pan jakiś swój ulubiony toast, który być może przy tej okazji pan będzie wznosił? Nie mam. Czyli będzie pan takie zwyczajne, co pan przyniesie? Drogi przyjaciół, wypijemy sobie piwko, porozmawiamy. Już za chwilę pan zaczyna konsumpcję nagrody? Nie, poszukamy do jutra. Dzisiaj już jest, no są balety, to... Ale już jest jutro, już jest niedziela. No to może dzisiaj zaczniemy. To na razie... Ja się umówię z znajomymi, doganam się, to... A to teraz pewnie do pana się wszyscy znajomi, starzy nawet odezwą. Tak, no na pewno teraz. Będę miał więcej przez całe życie. No to 100 znajomych będzie można może zaprosić. Tak? No w sumie tak. Chyba, że podzielę to jeszcze na małe piwa. A, to będzie... a no właśnie, bo to ja mniejszy no będzie. Jeszcze może być wtedy. Miejsce Słomek. To złe wyjście. Ale tu do tej beczki nie ma jak się dostać. A, tak, długie sąki musiały być. No to gratuluję panu jeszcze raz i życzę wszystkiego dobrego. Na zdrowie. Jeszcze kilka.